Jeżeli chodzi o ścianki, to na ściankach praktycznie oprócz butów, które są sprawiedliwie wywalone i każdy musi mieć swoje, to większość wyposażenia jest i można pożyczyć. Natomiast jeżeli zaczynamy się wspinać, chcemy w skałach się wspinać, no to musimy sobie jeszcze parę rzeczy dokupić. Drugą taką rzeczą, najważniejszą obok butów spinaczkowych, jest oprząg spinaczkowa, czyli ta rzecz, która odpowiada za nasze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o asekurację, prawda? Do uprzęży przywiązujemy linę i jakby ona odpowiada za nasze bezpieczeństwo. I tutaj modele uprzęży też są różne w zależności od zastosowania. Inne są troszeczkę uprzęże na ściankę, one są prostsze. Inne uprzęże są na skały i inne są uprzęże też do jakiejś takiej spinaczki górskiej typowej, że to się zaczyna spinać już w górach. Tak naprawdę tutaj decyduje jakość materiałów użyta, szerokość klamr głównie, bo o to chodzi, że im dłuższe te drogi są, im jakby ta uprzęż jest dłużej na nas, to ta uprzęż musi być wygodniejsza, prawda? Inna jest uprzęż, jeżeli spinamy się na ściance czy na jakiejś tam prostej skałce, gdzie na tej drodze jesteśmy paręnaście minut, no to nie jest to najważniejsze, prawda? Wtedy jest ważna głównie lekkość tej uprzęży. Natomiast w przypadku uprzęży jakieś takie bardziej zaawansowane, to te uprzęże też jest postawione na wygodę. My tutaj z tych uprzęży możemy pokazać chociażby z takich prostych uprzęży dla osób początkujących. To jest właśnie taka typowa uprzęż dla osób początkujących, która dobrze się sprawdzi w skałkach i dobrze się sprawdzi na ściance. Już ma w tej chwili szybkie klamry, także ma oczywiście regulowany pas, regulowane uda i to są dosyć wąskie, prawda? Dosyć wąskie, także tutaj jest głównie na lekkość tej uprzęży postawione. Uprzęże na przykład, które są bardziej zaawansowane dla spinaczek, na przykład na większych ścianach, to co można zauważyć, że te pasy, prawda, same i udowe, i one jednak są szersze, prawda? I to ma znaczenie, jak się dłużej na przykład wisi jednak w ścianie, one po prostu muszą być wygodniejsze. Czy jak dobieramy sobie uprząż, to musimy też zwracać uwagę na to, ile ważymy? Niekoniecznie, dlaczego uprząż ma atest i ona atest nie ogranicza się do wagi. Musimy przede wszystkim, uprzęże są w rozmiarach, prawda? Także musimy po prostu dobrać odpowiedni rozmiar do swoich obwodu ud, do obwodu pasa. Natomiast tutaj waga jakby nie ma znaczenia. Wiadomo z reguły, że te uprzęże, chociaż osoby, które dużo ważą, się z reguły nie spinają, bo to jednak jest ciężej się spinać. Także osoby, które tacy spinacze z reguły mają umiarkowaną wagę, nie? Natomiast dobiera się po prostu obwód pasa, dobiera się obwód łód na tyle, żeby to było nie za duża, nie za mała, żeby z tej uprzęży nie wypaść. No i żeby po prostu pasowała. Także tutaj waga nie ma znaczenia jakby do uprzęży.